the building. Oh, I'm in the zone, man. Now tell me who could stop me, I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home when it's over. Powiedział Miličić i stał. Stała, stała się jasność. Competition's none in a league of my own. Będą szukać trójki na zwycięstwo. Stawowicz, nie, 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 jest! Alvin w finale! Alvin w finale! Alvin w finale! Oszaliśmy ze szczęścia! Kibice z Wrocławia biegli tutaj na boisko. Kolejny raz witam z hotelu Aleksander. Za nami pierwszy dzień Anvil Basketball Cup. Wczoraj Anvil zmierzył się z drużyną Asekor Gdynia, niestety mecz przegrany. Start Lublin ze Stelmetem i start ten mecz wygrał. Dzisiaj wieramy właśnie Anvil dzisiaj się mierzy ze startem Lublin i z tego względu trener startu Lublin Dawid Dedek jest naszym gościem. Dzień dobry. Ja doskonale, większość kibiców, mam nadzieję, pamięta, trener Dedek był trenerem, trenował w Włocławku i właśnie zdobył z Anvilem pierwsze mistrzostwo Polski. No tak było. Przyjechałem wtedy we styczniu. Ja myślę, że Igor Miličić parę dni przede mną też się dołączył do zespołu. Trenerem był Urlep i Igor Griszczuk, dobrze znany. Tak. No i myślę, że no, wszyscy dobrze pamiętamy, albo mamy w dobrej, pozytywny sposób pamiętamy ten sezon, no bo było pierwszy raz mistrzostwo w Anvilu i bardzo się cieszyliśmy z tego. Ja, to była wielka feta, bo co, to doskonale pamiętam. Ja jeszcze byłem nastolatkiem, ale pamiętam doskonale to pierwsze mistrzostwo. Naprawdę, coś wielkiego. I trener właśnie również tej mistrzowskiej drużynie był. Zgadza się. Jeszcze potem były dwa sezony w Włocławku i nawet chwilę był pan pierwszym trenerem. Nie wiem, czy pamiętam. Ja nie wiem, czy nie byłem nawet trzy sezony, bo mi się wydaje, że byłem równo cztery lata. Ale mówił o tym pierwszym. To byłem tylko pół sezonu, tak, ale wszystko razem, jeśli dobrze pamiętam, praktycznie 4 lata tam brakowało, jest miesiąc chyba, ale prawie 4 lata spędziłem w Włocławku, tak. No. I no, co mam powiedzieć, dobrze wspominam ten czas. No. Anvil był mocną drużyną, walczyliśmy o medale. Myślę, że też mnóstwo dobrych zawodników grało tutaj. Niektórzy z nich, jak Miličić albo Pačesa, później mieli też bardzo dobre kariery jako trenerzy lub mają nadal bardzo dobre kariery. Więc myślę, że to była bardzo fajna grupa ludzi, którzy dali wszystko z siebie, żeby koszykówka tutaj była na najwyższym poziomie. No co, wy pierwszym klubem w Polsce trenera? Tak. Czy o trenera Urlepa dużo pan właściwie wyciąga w swojej aktualnej pracy trenerskiej? Ja myślę, że jest ciężko to w taki sposób ująć, bo miałem okazję przez wiele lat współpracować z Andrzejem, od którego bardzo dużo się nauczyłem. Później miałem przez wiele lat okazję współpracować też z Tomasem Pačesasem w Gdyni, którego styl jest z jednej strony porównywalny, a z drugiej strony kompletnie inny. I myślę, że tak samo się dużo nauczyłem. Graliśmy Euroligę, co w tamtym czasie był, nie znaczy nadal jest to najwyższy poziom w Europie, ale to był najmocniejszy klub w Polsce i myślę, że dla mnie jako trenera to było super doświadczenie i cieszę się w ogóle, że mogłem być w dwóch tak mocnych drużynach jak Anvil w tamtych czasach i Asseco w tamtych czasach.
być elementem w tej układance i dla mnie na pewno wyjątkowo dobra sytuacja, że mogłem coś wnieść, ale z drugiej strony bardzo dużo mogłem się nauczyć z tego. Trenerzy właśnie patrząc na karierę, nie często zmienia kluby. Raz właśnie w Wrocławku 3 lata, czy prawie 4, jak bym powiedział. W Sopocie było chyba 5 lat. 8. No, może 8. No, Gdynia, Sopot było 8 lat. Wszystko razem. Z jedną krótką przerwą, ale generalnie wszystko razem. Tak, to była przerwa, dlatego właśnie mi się pomyliło. Ale teraz piąty sezon w Lublinie. Tak samo. No, czwarty rok, piąty sezon, zgadza się. No. Czyli Lublin idzie w dobrym kierunku. Wszystko, cała organizacja klubu. Jak trener oceni? Ja myślę, że wszyscy ludzie w klubie na czele z prezesem Pelczarem robią bardzo dobrą robotę. Wszyscy się staramy, żeby klub małymi krokami prowadzić do przodu na wyższy poziom. I ja myślę, że no nie mogę oceniać, jak to wyglądało, dopóki nie przyjechałem do Lublina. Ale uważam, że od kiedy jestem, małymi kroczkami idziemy do przodu. Zresztą widać o wolnikach sportowych. Pierwszy sezon walka o utrzymanie, potem już dwa kolejne sezony ocieranie się o play-off, właściwie do ostatniej kolejki szansa zawsze była na play-off. A w tym sezonie, no oczywiście złośliwi zarzucą, że nie było play-off, ale jakby nie patrzeć, to drugie miejsce no samo się nie wzięło. No fakt jest, że play-offu nie było. No tak. Ale ja myślę, że w tym sezonie mieliśmy wyjątkowo zbalansowany skład. Polska część zrobiła ogromny krok do przodu. Wnieśli dużo więcej do gry niż w ubiegłych latach. Mieliśmy też dużo szczęścia przy wyborze obcokrajowców. I tak jedno z drugim złożyło się na to, że graliśmy dobrze. Były dwa mecze, w których powiedzmy ten przeciwnik nas dosłownie zniszczył, to była Arka w domu i Szczecin na wyjeździe, a reszta meczów byliśmy w grze, nawet jeżeli przegraliśmy mecz, to i tak byliśmy w grze do samego końca, więc można ocenić na pewno ten sezon za sezon sukcesu i do tej pory jak liga była zatrzymana, myślę, że robiliśmy dobrą robotę. No w Lublinie wiele do powiedzenia nie ma w tym meczu. No, jeżeli zgadza się, my zagraliśmy fantastyczny mecz. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Anvil przyjechał do nas po wjeździe z pucharów i jeżeli mogę tam trochę stanąć w ich obronę, tak. Oni byli w bardzo trudnej sytuacji i psychicznie, i fizycznie wykończeni, a my po prostu wykorzystaliśmy to i wygraliśmy wysoko ten mecz, aczkolwiek tak jak mówię, gra w pucharach wymaga bardzo dużo, wyciąga bardzo dużo energii zawodników i ja jestem przekonany, że drużyny grające w pucharach, czy to Anvil, Zielona Góra, czy to Cukier, po zakończeniu tych pucharów myślę, że zagraliby na wyższych obrotach. Potrzebna ma trochę świadomość, jak to jest gra na dwóch frontach, jak nie wszyscy może widzowie właśnie sobie zdawali sprawę, ale też w Wrocławku trener również jak był trenerem, a nie gra w pucharach. Tak. 8 lat, jak trener powiedział, to była nawet Euroliga przecież, więc tak. To granie na dwóch frontach nie jest trenerowi obce. Więc w Lublinie, jak teraz będzie wyglądać? Przygotowania na grę na frontach? No powiem tak, przygotowania w tym sezonie są troszkę inne niż do tej pory, ale to nie jest związane z tym, że gramy w pucharach, to jest związane z obecną sytuacją, która panuje, związana z COVID-em i myślę, że wszystkie zespoły poza może paroma wyjątkami mają ten sam problem. Arka zaczęła trenować dosyć wcześnie w pełnym składzie, tak samo jak Bydgoszcz lub Legia, albo Legia. To są wszystko zespoły, które są teraz na kompletnie innym etapie przygotowań niż reszta ligi. Anvil konkretnie lub mi, Zielona Góra,
i niektóre inne zespoły dopiero co dołączyli niektórych zawodników lub jeszcze są w trakcie czekania, żeby ci zawodnicy dołączyli. Mhm. Więc tak na dobrą sprawę przyjazd każdego nowego zawodnika rzuca zespół z powrotem do tyłu, bo trzeba znowu iść pracować na fundamentach, żeby tego zawodnika zgrać z resztą zespołu. I myślę, że najlepszy przykład tego może był wczorajszy mecz Arki z Anwilem, gdzie... Inny etap przygotowań. Absolutnie inny etap przygotowań. Widać, że Arka wbrew, znaczy pomimo braku dwóch zawodników ważnych, zagrała już na bardzo wysokim poziomie. Natomiast... Trzech, ale był ważny. No. A z kolei Anwil właśnie jest w tym etapie dołączania nowych zawodników i niestety tak to wygląda. Ja wiem, że kibice zazwyczaj nie mają wglądu w to, jak wygląda te pierwsze dni czy pierwsze tygodnie, jak przyjeżdżają nowi zawodnicy, ale właśnie to tak wygląda. Nie do końca wiadomo, co się dzieje na boisku. Każdy łapie tą swoją pozycję, swoją rolę. Nie czuję jeszcze gry, nie czuję kolegu na boisku, nie czuję piłki i z tym są związane właśnie problemy, które zazwyczaj się eliminuje w trakcie tych przygotowań, ale jeżeli taki standard tych przygotowań jest tych 7 tygodni, na zespół, czy jak zespół Anwilu, czy zespół Zielone Góry, mówię teraz o tych zespołach, które jesteśmy tutaj, my jesteśmy teraz na drugim albo na trzecim tygodniu z tych 7, z powodu tego, że się zawodnicy dołączają późno. I taka jest rzeczywistość. I myślę, że też inne zespoły, które dosyć późno kompletowały składy, będą mieli te same problemy i myślę, że jeszcze cały wrzesień będzie poświęcony właśnie na to, żeby zgrywać zawodników i dopiero myślę, że większość zespołu zacznie grać gdzieś od października, może połowę października, taką jakby bardziej koszykarską koszykówkę. Mhm. A niektórzy zespoły, tak jak mówię, którzy skompletowali składy wcześniej, będą mieli tą przewagę, że już na początku, tak, już na początku będą wyglądać znacznie lepiej. Jak tym wszystkim będzie wyglądać start Lublin? Bo wiem, że puchary trochę później ruszałem Śliga. Jak trener wspomniał, drużyny pucharowe na początku może troszeczkę mogą inaczej podchodzić do meczów ligowych, bo są te pucharowe, są ciężkie wyjazdy, wszystko z tym związane. Jak tym wszystkim teraz się odnajdzie start Lublin? Czy też będzie tak, ruszy mocno w ligę jak rok temu, że będzie drugi w tabeli, czy to się może jednak odbić na dyspozycji ligowej? Ja powiem szczerze, że nie jestem tym jasnowidzem, żebym był w stanie panu powiedzieć, w jaki sposób to będzie wyglądało. Na zamiar jest skupiać się na pierwszym kolejnym meczu i w każdy mecz wchodzić z tym samym celem, wygrać mecz. Zdaję sobie sprawę, że pewnie będziemy mieli lekką podgórkę i będą jakieś potknięcia, ale tak już jest w sporcie i trzeba się skupić na tym, żeby po takich upadkach jak najszybciej się podnieść i iść dalej. No, grupa jest bardzo ciężka, tutaj tylko dopisałem sobie o wszystkich zespoły. Tofas Bursa z silnej Ligi Tureckiej, Saragossa z Ligi Hiszpańskiej, Niżny Nowogród z Ligi Rosyjskiej, VTB. No, Nymburk Czesie to jest bardzo dobra drużyna, Liga Czeska, ale Nymburk Czesie jest bardzo dobry zespół. Dijon, Ligi Francuskiej, no i Węgrzy, nie chcę tutaj przedstawić. Szombatel, mistrz Węgier. Tak. I eliminacje, i drużyna z eliminacji, co nie oznacza, że ta drużyna z eliminacji będzie słaba, bo jak wiemy dobrze, nawet Anwil w eliminacjach. Na moje oko, panie trenerze, ta grupa jest silniejsza niż potencjalna grupa Anwilu. Jakie jest trenera zdanie? Ja, szczerze mówiąc, na tą chwilę nie zawracam sobie za bardzo głowy z tym, na ile jest mocna grupa, czy nie. Mi i sztab trenerski, i klub, my się skupiamy w tej chwili, jak skompletować skład, jak zrobić wszystko, byśmy się zgrali i żebyśmy zaczęli grać jak na najwyższych możliwych obrotach. I w sumie tym sobie zawracamy głowę, czyli na to poświęcamy czas w tej chwili, a nie na to, z kim będzie, bo tak na dobrą sprawę nawet nikt nie wie, czy w ogóle ta liga ruszy. Więc zamiast gdybać i zamiast sobie jakby tracić czas na myślenie o tym,
po prostu się staramy skupiać na tym, co robimy dziś, na tym, co będzie jutro i myślę, że w tych obecnych warunkach jest to jedyny sposób, no bo liga będzie pewnie kompletnie inna niż ligę do tej pory. Zakładam, że może tak być, no bo wiadomo jaka sytuacja, może się zmieniać z dnia na dzień i zamiast robić wielkie plany, myślę, że lepiej się po prostu skupić na tym, co jest tutaj bezpośrednio przed nami i nie patrzeć za daleko do przodu. Podczas grania w pucharach jest możliwość zatrudnienia 6 obcokrajowców. W tej chwili macie 5. Czy ten 6 zawodnik obcokrajowy czeka na ewentualność jakiejś kontuzji, czy po prostu w pewnym momencie i tak zatrudnicie tego 6 listopadzie? Nasz plan był taki, żebyśmy zatrudnili 5 obcokrajowców, zobaczyli, gdzie mamy największy brak i sięgnęli jeszcze po 6. Tak jak mówię, jest plan 6 obcokrajowców, ale nie tak, że się już zaraz zablokujemy albo wypełnimy pełną kwotę, tylko żebyśmy startowali w 5 i w przeciągu tam kolejnych tam meczów czy tygodni poszukali dodatkowe wzmocnienie. Tak. Są ciekawe nazwiska również polskie na rynku wolnym, Kamil Łączyński, Szymon Szewczyk. Ci zawodnicy są w kręgu zainteresowań stawki Lublin. Jeszcze jest Michał Sokołowski. Tylko ta dwa, no właśnie, chciałem zapytać, czy jeszcze jakiego? Michał Sokołowski jeszcze nie podpisał, ale wszystko wskazuje na to, że nagle Francji się zakotwiczy. Przede wszystkim Szymon Szewczyk i Kamil Łączyński. Tak najbardziej chyba w tej chwili są wolnymi. Tak. A pod koszem jest, chyba jest nielisty jeszcze. Widzę tam pan takie prowokujące trochę zadaje pytanie. Ja powiem tak, jeżeli się okaże taka potrzeba, że musimy uzupełnić skład, będziemy pracować nad tym. My mieliśmy... Czy Kuba Wojciechowski, nasz Polak. A ja myślałem, Kuba już podpisał, nie podpisał już? Chyba nie, Kuba Wojciechowski właśnie. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, jest ze względu na ten krótki okres przygotowań i brak dodatkowych meczów, no bo zazwyczaj graliśmy pomiędzy 10 a 14 meczów pre-season, żeby wszystko zgrać i zobaczyć braki, zobaczyć nasze swoje mocne strony. W tym roku no, zagraliśmy znacznie mniej sparingu, a konkretnie 6, dziś jest 7. Więc jeszcze szukamy tych swoich mocnych stron i gdzie mamy takie dziury, a szczególnie, że tak naprawdę Dzęba się dołączył do nas dopiero wczoraj, pierwszy sparing zagrał. Znaczy nawet nie tak ciężką, ale w pierwszym meczu z Rosą doznał, tam skręcił kostkę po prostu. I no tak, i nie zagrał, wczoraj Dzęba grał pierwszy sparing w ogóle z zespołem. Damian Jeszkę też wypadł na trzy sparingi, więc tak naprawdę chcemy sobie wyjaśnić, gdzie jesteśmy i po tym, jak się to wyjaśni, poszukać dodatkowych wzmocnień. Więc nie mówię nie, ale też nie mówię, że chcemy to zrobić już na siłę. Już po tych 6 sparingach, które wspomniałem, jakiś lider się kreuje, bo wczoraj można było obserwować, że Armani Mur chyba takim zawodnikiem będzie, takim liderem będzie. Ja szczerze bym nie chciał wyróżniać żadnego zawodnika, bo w moim przekonaniu drużyna powinna być liderem i drużyna powinna funkcjonować jak ten jakby najmocniejszy element tej układanki i dlatego też nigdy nie w taki sposób nie wyróżniam zawodników, bo każdy z nich ma w zespole inną funkcję i jeżeli każdy z nich zrobi tą swoją część, no to wtedy mi jako drużyna dobrze gramy i wygrywamy. Jeżeli jest gdzieś brak i ktoś nie wykonuje swojej części, wtedy mamy problem i mamy znowu problem jako drużyna. I to, że ktoś da 20 punktów i przegrywamy, to nam nic nie daje. Dlatego też się skupiamy na tym, jak poukładać naszą grę w taki sposób, by każdy zawodnik zrobił swoją część do tego
do tej układanki i wtedy całość wygląda dobrze. Drużyna jest najważniejsza. Nie buduje trener zespołu na jednym liderach, tylko cały zespół musi funkcjonować jak jeden dobry organizm. No tak jest moje przekonanie. No, każdy trener to widzi inaczej i każdy trener ma prawo do tego, że inaczej układa. No. I ja to widzę jako drużynę. Jak skomentuje trener transfer Adama Kempa? Bo zgryźliwi powiem, mówią, że Adam Kemp no, na zespół, który ma aspiracje, gra w pucharach, to nie jest trener, to nie jest center jako pierwszy, tylko bardziej jako rezerwowy. Jak trener do tego podejdzie? Ja powiem tak. W naszym klubie prezes Pelczar bardzo pilnuje tego, żeby finansowo klub był stabilny. Mhm. I w żadnym momencie nie wyskakujemy przez szereg albo nie zatrudniamy zawodników, na których nas nie stać. Mhm. W obecnych realiach to był na pewno najlepszy zawodnik, na którego nas stać. Mhm. Więc trzeba to patrzeć pod tym względem, bo ciebie ja bym chciał mieć tutaj, no, żeby teraz nie z nazwiskami, no tak. Ale Shona Jonesa to każdy by się powiedzmy, no ale to są zawodnicy, na których nas po prostu najzwyczajniej na świecie nie stać. Bo zaraz możemy wrócić jeszcze na naszych obcokierowców z zeszłego sezonu, na Lemara, na Twitiego czy na Taylora. To są. A na Fulan. Fulan był w trefie. Ale to, co chciałem powiedzieć, jest. To są zawodnicy, którzy podpisali umowę więcej niż dwukrotnie niż mieli u nas. Więc to są zawodnicy, na których nas po prostu najzwyczajniej na świecie nie stać. I taka jest, powiedzmy temu, trochę nasza rola. Jeżeli my wykonamy dobrą robotę, wtedy zespół będzie miał dobry wynik, a jednocześnie to znaczy, że ci zawodnicy po prostu się bilansują o wiele wyżej i będzie trzeba szukać nowych. No i taka trochę nasza rola i staramy się, zdając sobie sprawę z tego, robić najlepiej, co się da. Dlatego też mówię, uważam, że Kemp jest dobrym zawodnikiem, uważam, że będzie bardzo mocnym elementem i w obronie, i w ataku. Jest silny, dobrze zbiera, blokuje, gra bardzo dobrze, że w pick and roll. Tak. I to są rzeczy, na których tak naprawdę bazuje nasza gra. Więc szukaliśmy zawodnika, który by się jak najlepiej wkomponował w styl gry, który preferujemy i na którego by nas było stać. Więc Adam Kemp, jeden i drugi kryterium wypełnia, więc dla nas jest to optymalny wybór na tą chwilę. A był temat Shona Jonesa? Tylko odpowiedź jest taka, jak trener wcześniej powiedział, co wtedy został Sean, bo Temat jest bardzo krótki. No, jak się zada pytanie, dostaniesz odpowiedź i się okazuje, że to tam na przykład trzykrotnie przekracza twoje możliwości, więc tyle w tym temacie. Rozumiem tą odpowiedź, bo całko to sama porączka. No. Sean był u nas normalnie przed sezonem tamtym mówimy. Nie trafił do Sean Jones do Cawka. Trafił tylko, bo była taka sytuacja we Francji trochę nieprzyjemna. No i skoro się na nas. No jasne. Trenerze, czy zapytam o Jakuba Karolaka, bo jak doskonale wiemy, to jest człowiek, który pochodzi z Lubina, no, ojciec też mieszka w Lubinie, wszyscy spodziewali się, że Jakub Karolak, zrywając kontrakt w Włocławku, jedzie do Lubina, a tymczasem trafił do Warszawy. Dlaczego tak? A to ja uważam, że to pytanie dla niego, a nie dla mnie. Z mojej strony mogę powiedzieć, że daliśmy mu propozycję. On zdecydował, jak zdecydował. A teraz, dlaczego tak zdecydował, to już pytanie do niego, bo ja nie wiem, dlaczego tak zdecydował, więc trzeba zapytać jego. Ja szanuję tą decyzję, no bo tak jak mówię, każdy człowiek sobie ma swoje priorytety w życiu i kieruje się tak, żeby było dla jego najlepiej. On uznał, że to będzie dla jego najlepszy ruch i mi pozostaje tylko uszanować tą decyzję i mu życzyć szczęścia. A o jakiekolwiek tam powody czy coś, no bo pan zadał pytanie dlaczego, to już ja nie mogę na to odpowiedzieć. To decyzja, była oferta, ale decyzja Kuby była taka, żeby jednak grać w stolicy Polski, a nie na Lubelszczyźnie. Rozumiem.
Jeszcze kończąc nasz wywiad, bo wiemy, że dzisiaj jest dzień meczowy i Start Lublin gra swój mecz ze Stormetem. Po tym meczu na pewno trener będzie mieć większy obraz gry Anwilu i gry Stormetu, ale może na ten moment. Kto wydaje się faworytem tego starcia Superpucharu w środę? Ja myślę, że tutaj szanse są wyrównane. Każdy zespół ma swoje jakby plusy, minusy. Myślę, że jeden i drugi zespół są na podobnym etapie przygotowania, więc czy na etapie przygotowań, więc myślę, że to jest tutaj, aby dał spokojnie 50-50, tak na 50-50 szanse. Myślę, że według mnie nie ma tutaj zdecydowanego faworyta, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawy mecz. A problem widzę w tej chwili, wiem, że ciężko wyrokować, już pomijamy tutaj koronawirusa. Mówimy, że sezon się rozpoczyna, normalnie kończy się. Jak te siły? Czy faktycznie Anwil i Stormet, to taki może być finał? To się okaże. No jeszcze jest Start, przepraszam. No, czy Start Lublin jeszcze możecie się wzmocnić jednym dobrym zagranicznym zawodnikiem, jak mówiłem, Kamil Oczyński, Szymon Szerczyk. I może być ciekawe. Ja myślę, że już teraz będzie ciekawie w tej obecnej sytuacji, bo ja bym nawet nie wykreślał innych zespołów, bo fakt jest, że... Akademia Mocna przecież Trefl stopa. No idźmy po kolei, no i Trefl, i King, i Gliwice się wzmocniły mocno w tym sezonie i myślę, że Wrocław jeszcze pokaże, na co ich stać. I tak możemy iść od zespołu do zespołu. W Toruniu mają swoje, albo mieli swoje problemy, ale nikt mi nie powie, że nie wiem, piątka, w której gra Trotter, Wiśniewski, Diduszko, Cel i Kulik, że to jest słaby zespół. Więc ja bym nie skreślał w ogóle żadnej z drużyn i na tą chwilę nie wróżył tam jednej czy drugiej drużynie sukcesu. Ja myślę, że liga będzie wyjątkowo wyrównana, jeszcze bardziej niż w zeszłym sezonie. Myślę, że będzie też mnóstwo niespodzianek, że będzie mnóstwo niespodziewanych sytuacji jeszcze w trakcie sezonu, więc według mnie to się zapowiada się bardzo taki przewrotny i ciekawy sezon. No to tak naprawdę tylko Hydro taka tam odstaje, można powiedzieć, a reszta drużyn no, zawsze może być ciekawy mecz na Kociewiu w Starogardzie Gdańskim. Też zawsze tam drużyna jest. I ja powiem panu tak. To zawsze jest gorąco. A pan myśli, że w Radomiu nie będzie gorąco? Może być. Myślę, że ja bym Hydro Traka też nie skreślał. Na tą chwilę obecną można teoretyzować czy ten, ale ja myślę, że jak się zacznie liga, to rzeczy będą wyglądały inaczej niż w tym okresie przygotowawczym i tak jak mówię, zespoły, które w tej chwili może wyglądały na faworytów, może się okazać, że wcale nie są faworytami, także będzie ciekawy sezon. Już tak naprawdę kończę. Trenerze, jak zapytam, czysto z komentowania składu, czy ten zniesienie limitu o dwóch Polakach na boisku, czyli teraz już nie trzeba mieć dwóch Polaków na boisku, tylko w składzie musi być odpowiednia ilość, czy już wpłynęło na rynek polski, że zawodnicy są inne oczekiwania finansowe od Polaków teraz niż były, inaczej się kompletuje skład, to jest duże ma znaczenie? Powiem szczerze, że jakichś dużych różnic nie ma. Największa różnica jest dla nas na boisku. Mniej kombinowania, jak się wcześniej się robiło często te podwójne zmiany, potrójne zmiany, żeby mieć odpowiednią ilość Polaków na boisku, a w tej chwili można po prostu dowolnie zmieniać i dla mnie osobiście to jest największa zmiana, którą wniósł ten przepis, że nie trzeba cały czas pilnować, czy jest dwóch Polaków na boisku, tylko można tam od potrzeb na boisku, czy od tam formy zawodnika ustawiać ten skład, a nie już pod narodowość. Nie ma tego, by mogło łatwiej właśnie rotować, a poza tym to nie jest tak, że teraz Polacy mają ciężko znalezienie klubu, absolutnie moim zdaniem. Arka Gdynia pokazuje, Trefl Sopot, czy Toruń, jak trener powiedział, są Polacy i będą grać pierwszą rolę, będą grać pierwsze piątce. Absolutnie. Ja myślę nawet więcej, nawet z tym, że parę chłopaków wyjechało, czyli tam Zyskowski, Michalak, Sokołowski, no,
tam, ja myślę, że on tam albo do tej Turcji czy Francji jednak tam zdecyduje się. Więc myślę, że to otworzyło miejsce dla nowych chłopaków, Polaków, którzy wskoczą w ich miejsce. I ja myślę, że ten przepis, to jest moja opinia oczywiście, inaczej powiem. Myślę, że nie będzie problemu dla tych chłopaków, żeby znaleźli swoją minutę. Jest też trochę więcej presji na nich, że muszą o tę minutę zwalczyć, ale prawda jest też taka, że im mocniejsza konkurencja, tym lepiej się trenuje, tym mocniej się trenuje, ten większy krok do przodu robią i dla poziomu polskiej koszykówki myślę, że to jest całkiem dobra droga. Tak Andrzej Puda wspominał, że do jego czasu trzeba naprawdę było być dobrym, pokazać to na treningach, żeby dostać minuty, a wcześniej był przepis to był Polak na boisku i tak naprawdę Polak miał te minuty, nieważne jaką dyspozycję miał. Ja myślę, że tutaj można troszkę teoretyzować w jedną albo w drugą stronę i te rozmowy później są nieskończone, bo każda ze stron ma swoje argumenty. Mhm. Jeżeli ja dobrze pamiętam ten sezon w Ocwałku, bodajże tylko Andrzej Pluta i Miszowski i chyba Witka byli Polakami, więc tak. Specjalnie dużo Polaków w tym składzie. Andrzejewski, ale to był tylko szereg. No, tam za dużo, on się nawet nie mieścił w dwunastkę zazwyczaj, więc myślę, że tam za dużo Polaków nie było w tym składzie. Ale tak jak mówię, no to mądrzejsi ludzie ode mnie decydują o tym, ile, gdzie, jak. Bo mówię, w każdym przypadku, czy takie przepisy, czy takie, będą zwolennicy, będą przeciwnicy i będą dyskusje. I zamiast, tak jak wcześniej mówiłem, zamiast zawracać sobie głowę z rzeczami, na które i tak nie mamy wpływu, lepiej się skupić na pracy i postarać się o to, by każdy zawodnik, który wchodzi na boisko, stał się lepszym zawodnikiem, wykorzystał swój potencjał i w ten sposób udowodnił swoją rolę na boisku i mi jako trenerowi pokazał, że ja nie mogę grać bez niego. I myślę, że zawodnicy powinni się skupić najbardziej na tym, a nie na tym, czy są takie przepisy, czy takie. Dziękujemy trenerowi za rozmowę. Ja jeszcze zanim skończę program, chciałem zaprosić o 12.45 studio. Widzimy się znowu z Andrzejem Korpalskim. Naszym gościem będzie Łukasz Cegliński z Polsatu Sport. I też szeroko porozmawiamy o tym turnieju, o całej lidze. A na teraz dziękuję trenerowi Wytkowi za rozmowę. Dziękuję. Powodzenia w lidze i jeszcze więcej powodzenia w lidze niż. Nie, dziękuję. Kamil sam, 8 sekund, jest, jest, Arwil mistrzem Polski, po 15 latach przerwy. A dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Wszyscy pokrzyczeć, mistrz, mistrz, Arwil mistrz! A przecież wiemy doskonale, że tutaj we Włocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem na dobre i na złe.
wracamy do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anvil, brawo wrocławska publiczność. Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal.